Wietnam. Było ciężko. Do dziś mam flashbacki. Zielone piekło. Byłem wtedy kurduplem, ledwie 80 cm wzrostu. Wszystko wydawało mi się duże. Wciąż słyszę atakujących Wietnamczyków. Wszyscy byli tacy sami. Dosłownie, wszyscy wyglądali tak samo. Ich krew, Jezu, ich krew wyglądała jak czerwone kulki. Kulki z czerwonego gówna. Posłuchajcie historii, o której Oliver Stone chciałby nakręcić kiedyś kolejny film. Oto Wietnam, Black Ops. Black Ops, tajne operacje. Nigdy nie wiedziałem, do czego służyła, ani jaki był ich cel. Były tak tajne, że nawet ja, który je wykonywałem, nie wiedziałem, o co chodzi. Wiedziałem jedynie, że mam zabić generała Fama. Gdzieś tam w kwadratowej obleśnej dżungli Fam klonuje swoich żołnierzy i wysyła do walki ze mną. Maszyną do zabijania. Obudziłem się w klatce. Znaczy, chyba w klatce. Wyglądało jak klatka, ale było płaskie jak naleśnik. Jak się tam znalazłem? Nie wiem, po prostu teleportowano mnie do więzienia Wietkongu. Kim byłem, nie wiedziałem. Przyjąłem pseudonim na czas misji Emanuel Bandzioch. Imię i nazwisko dobre jak każde inne. Zdziwiłem się, że w wietnamskiej dżungli stałem się kurduplem. Miałem wszak 190 cm wzrostu, a tutaj, kurwa, byłem małym chujkiem. Tak czy tak, wybuch przypadkowo zrzuconej bomby zniszczył moją klatkę. Byłem wolny. A do walki miałem jedynie wierny nóż. Kilka sekund później znalazłem pierwszy AK-47. Wszędzie panował chaos. Drzewa, kurwa. Drzewa w Wietnamie lewitowały nad ziemią jak landspeeder Luke'a Skywalkera na Tatooine. I całe tabuny żołnierzy Wietkongu. Wszyscy identyczni. Dokładnie tacy, kurwa, sami. Całymi chmarami wyskakiwali z różnych dziur, strzelając jednak nie celnie, ale sumiennie. Byliście kiedyś w Wietnamie? Nie. Powiem wam, że wszystko tam jest kurewsko brzydkie i kwadratowe. Jakby Bóg, tworząc Wietnam, korzystał tylko z kątów prostych. Nawet twarze moich wrogów były kurwa kwadratowe. Jak można mieć do chuja kwadratowy ryj? A Wietnamczycy mieli. Jedynym skosem, jaki występował u nich, były kapelusze przybite gwoździami do ich kwadratowych, klockowatych czaszek. Jeśli nie widzieliście nigdy umierającego Wietnamczyka, to nic nie widzieliście. Padał i zostawiał po sobie ogromny karabin. Znaczy, może on im był normalny, ale ja byłem wtedy kurduplem, więc broń była dla mnie gigantyczna, ogromna, molochowa. Choć chwilę wcześniej w rękach Wietnamczyka wyglądała w miarę normalnie. Odleciałem. Umierający Wietnamczyki wypuszczali z siebie kulki gówna, znaczy krwawili kulkami. Zdziwiło mnie to, ale nie był to pierwszy raz, kiedy się zdziwiłem, gdy wyrżnąłem w pojedynkę cały pierdolony obóz. Trafiłem do podziemi. Boże. Podziemia Wietnamu. Ci ludzie, używając ciężkiego sprzętu, laserowych wierteł, wszystkich zdobyczy techniki z 2077 roku, zrobili w 1956 roku korytarze, przy których krasnoludy z Mori srali bez zazdrości. Gigantyczne, molochowe przestrzenie z pułapkami, wodospadami i wszystko tak kurewsko brzydkie i kwadratowe. Parłem dalej. Natrafiłem na wietnamskich ludzi kretów, którzy w przypadku ostrzału chowali głowę w piasek i zastygali tak na sztywno. A może to właśnie ci goście wygryźli te przestrzenie własnymi zębami, przez setki lat przeżuwając skałę. Dziwne, ale mnie już nic nie zdziwi, szedłem dalej. Jaki był cel misji? Aha, generał Pham, podły skurwiel. Miał tysiące żołnierzy, a nasz świński rząd wysłał tylko mnie. Co za kurwa sprawiedliwość. Bo przecież za ciężko wysłać oddział Marines do Wietnamu. Lepiej jednego gościa, który zaraz na początku daje się złapać w pułapkę jak ksiądz na prywatnej lekcji religii w pierwszej klasie podstawówki. Nagle wyszedłem na powierzchnię. Świeże powietrze, kwadratowe drzewa, kwadratowa woda. Ale mogłem odetchnąć. Brodząc po kolana w wodzie, przyczajony ze snajperką, zauważyłem ludzi żaby. Cholerne chuje. Używając swojej wiernej snajperki, zacząłem strzelać do nich.
Ludzie żaby w ostatnim spazmatycznym pośmiertnym skurczu wypierdalali fikoła w górę. Było to nawet zabawne, ludzie żaby. Próbowali odskoczyć z kulą w głowie, bez sensu. A jednak tak było. Dżungla odmieniała ludzi na zawsze, a kwadratowa dżungla była jak solidna sraka spuszczona wprost do twojego mózgu. Wszystko się jebało. Na potęgę. Wiecie co w Wietnamie jest najgorsze? Żywe bomby. Specjalnie sklonowani Wietnamczycy, którzy z głośnym wrzaskiem rzucają się na ciebie i gdy tylko podbiegną wystarczająco blisko, wybuchają. A jak ich strącisz z daleka, wybuchają w efektownej, no, umiarkowanie efektownej eksplozji. W zasadzie to w chujowej, nieefektownej i brzydkiej eksplozji. W kiblu puszczam lepsze bąki niż ta eksplozja, co za marnotrawstwo materiału ludzkiego na tak chujową eksplozję. A propos eksplozji, u Wietnamczyków występuje stężenie pośmiertne zaraz po śmierci, w sekundę. Stają się sztywnymi, betonowymi, jebanymi klocami. Sprawdziłem to, rzucając granat w pobliżu takiej kłody. Poleciał w górę tak jak leżał, jakby fizyka kpiła z ich ciał. Co to kurwa jest do chuja? Parsknąłem i poszedłem dalej. Idąc koło dziwnych cyklopowych rusztowań, usłyszałem spadający helikopter. Szybko pobiegłem w tamto miejsce. Tak, to był helikopter olbrzymów. Nie słyszeliście o nich? No kurwa, bardzo mi przykro. Ale walczyli w Wietnamie, a helikopter olbrzymów był tego namacalnym dowodem. Nawet pomimo, że byłem kurduplem, helikopter był ogromny. Udało mi się wejść do środka, było tam tyle wolnego miejsca jak na koncercie Majki Jeżowskiej w Gnojowicach. Pobiegałem sobie po helikopterze, niestety, kurwa, jak stamtąd wyjść? Nie rozumiałem, skakałem, próbowałem, chuj, nie było wyjścia. Przyjrzałem się dziwnym drzwiom, na którym ktoś krzywo namalował drzwi. Dziwne. Popukałem w powierzchnię, była z metalu, wiadomo. Ale postanowiłem w nią postrzelać, a te rozpadły się na drewniane deski. Dziwne. Słyszałem, że olbrzymy używały magii w swoich helikopterach, ale nigdy nie widziałem jej na własne oczy. Szedłem dalej, a tam... o kurwa. Nawet krzyknąłem. Ale szybko zauważyłem podłe, kwadratowe lico pod trójkątnym kapeluszem. Jakim by nie był doskonałym imitatorem Michaela, musiał zginąć. Z bliskiej odległości wyprułem mu w twarz pół magazynka. Jego twarz nie zmieniła wyrazu. Wypluł tylko kilka kulek gówna i padł jak menel pod łódzką żabką. Trafiłem do miasta, chyba Wietnamczyków, ale widocznie tych bardziej olbrzymich, mających po 6-7 metrów wzrostu. Tam też coś się stało z moimi oczami, jakby jakiś chip w mojej głowie odpowiedzialny za grafikę zmniejszył płynność obrazu. Czułem się, jakbym patrzył w stroboskop, kurwa. Może szwankowała płytka w mojej głowie, chociaż lekarz powiedział, że to najnowszy RTX 2080 Ti, a jednak na Wietnam to za mało. Chuj za mało. Męczyło mnie to, ale parłem dalej, choć myślałem co chwila, że się pożygam. Pewnie was ciekawi, jak wygląda miasto wietnamskich olbrzymów. Zasadniczo nijak. To puste mury i schody, nic więcej. Jakby całe życie spędzali na siedzeniu w pustych ścianach i masturbacji. Przecież nawet kurwa ja w swojej lepiance z gówna mam, nie wiem, krzesło, łyżkę, kurwa szklankę. Czy coś. A tam? Nic. Zupełnie nic. No do chuja pana, jak to nic? Jak można tak żyć z czymś takim? Jak można być tak zjebanym, aby nie zapełnić tych ogromnych, gigantycznych przestrzeni czymkolwiek kurwa jebana mać? Wrzała we mnie krew, jak wtedy, gdy jakiś chuj zastrzelił mamę jelonka Bambi. Po mieście znów trafiłem do podziemi. Tutaj wpadłem kilka razy do rowu z kolcami, kurwa. Sprytni ci Wietnamczycy, zupełnie nie miałem szans ominąć tego rowu. Musiałem to zginąć, bo tak, kurwa, ale nie zginąłem, o nie. Te podziemia różniły się od poprzednich, znaczy nadal były brzydkie i klockowate, ale były większe, ogromniejsze. Widać, że więcej ludzi kretów pracowało przy tutejszych przestrzeniach. Czułem, że generał Pham jest niedaleko, kurwa, czułem smród z jego dupska i strach. Strach przed tym, co nadchodzi.
Za podziemiami była wietnamska wioska olbrzymów. Znów byłem wkurwiony. Wielkie, gigantyczne chaty z gówna, a w środku kurwa zupełnie nic. Nawet nie było jakiegoś jebanego stoliczka na kawę, kurwa, ogniska, pieca, zupełnie kurwa nic do chuja pana naszego. Byłem tak wkurwiony, że skoczyłem do studni i przeniosłem się przed świątynię. Świątynię generała Fama. Już czuję, że mi gardło po prostu zaraz wysiądzie, muszę coś się napić, także żegnam się z wami, to tyle. Pozdrawiam was, Energik, trzymajcie się, do następnego.